Zaczynamy kolejny film o metrze Karolin. Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, i czemu Awizonosz. I dokładnie rok temu do tego miejsca dojechały pierwsze pociągi z pasażerami. 30 czerwca 2022 roku metro dojechało na Bemowo. A teraz będzie jechać jeszcze dalej, o kolejne 3 stacje, które są w budowie, czyli metro Lazurowa, Chrzanów i Karolin z stacją techniczną powstałą na dacnym krańcu, wędlatarniami po drodze i nową ekspedycją na pętli osiedle Górczowska. Natomiast po drodze jeszcze będzie komora montażowa, zaraz za stacją metro Bemowo, aby tarcza TPM, która wydrąży nowy tunel, mogła zostać wyjęta. Sama ta komora montażowa powstała podczas budowy stacji metra Bemowo, natomiast będzie odsunięta dopiero kiedy prace będą bliżej już realizacji samej pracy przy tarczach TBM. Na razie powstają stacje i głównie przy nich są realizowane prace. Stacja Lazurowa i Karolin to stacje, gdzie najwięcej się dzieje, i oczywiście stacja techniczna postojowa. Tutaj przy Lazurowej będzie nowa stacja metra z wyjściami bezpośrednio po drugiej stronie ulicy Górczewskiej, jak i przy całym węźle komunikacyjnym autobusowym i tramwajowym, jeżeli chodzi o pętlę. Pętla autobusowa stara została całkowicie zamknięta, powstała nowa w miejscu w środku pętli tramwajowej. Pętla tramwajowa jest ograniczona i z 5 torów, z 5 peronów tramwajowych jest obsługiwanych aktualnie tylko i wyłącznie 3, ale liniowo i tak mimo wszystko tylko 2. Natomiast tak wygląda sam plac budowy. Tutaj realizowane są aktualnie ściany szczelinowe, natomiast nie w całym zakresie. Możecie zobaczyć, że jeszcze wszędzie oczywiście nie powstają. Jest wszystko wyrównywane jeszcze, utwardzany cały teren, tak aby można tutaj rozpocząć pracę. No i oczywiście przykładanie wszelkiego rodzaju sieci też się tutaj odbywa. Zbrojenie, które tam widzimy, za chwilę sobie przybliżymy do niego, będzie oczywiście do właśnie ścian szczelinowych, które będą tutaj wmontowane dookoła całego obrysu stacji. Stacja będzie całkiem duża i będzie przechylona pod kątem względem aktualnego układu ulic. Sam McDonald's, który w tym miejscu się znajduje, pozostanie przez cały czas budowy utrzymany z możliwością wjazdu i wyjazdu. I tutaj nie będzie jakichś większych zmian i największe utrudnienia, jakie możemy zobaczyć, to już właściwie są. Może jakieś jeszcze tam utrudnienia, tam mniej więcej na miesiąc prawdopodobnie będzie wyłączona pętla tramwajowa w wakacje. Natomiast dokładnie kiedy, jeszcze tego nie mogę powiedzieć. Jeszcze takiej informacji po prostu nie mam, natomiast to jest też planowane, że prawdopodobnie coś takiego się wydarzy, że tramwajem i wszystko do osiedla Górczewska będą jeździć na krótszej trasie. A tutaj jak widzicie, no są dużego rodzaju obiekty, które właśnie podnoszą i powstają właśnie tutaj nowe ściany szczelinowe. No może nie wszędzie widać to, bo ja przylatałem już tak faktycznie o zachodzie słońca, czyli koło godziny 21. Natomiast tu widzimy też całe zbrojenie właśnie do ścian szczelinowych, no i to będzie się łączyć w jedną całość już niedługo. Sama stacja metra będzie się znajdować na poziomie -2, a na poziomie -1 będzie hala odpraw. Prawdopodobnie, znaczy tutaj raczej nie będzie żadnych, na stacjach tych nowych budowanych nie ma żadnych lokali handlowych. Czy będzie tutaj jakiś punkt informacji pasażera, tego nie wiem, tego wam jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno będzie oczywiście łazienka. Tu możecie zobaczyć, tylko i wyłącznie 3 tory są użytkowane przez tramwaje, a najlepiej to widać w tym miejscu, gdzie po prostu przejście dla pieszych nowe, tymczasowe, jest tylko i wyłącznie właśnie przez 1 tor wlotowy, 2 tory są co prawda na pętle, natomiast tylko i wyłącznie jeden jest oddany do użytku, drugi jest zamknięty na czas budowy, a właściwie na czas nieokreślony, bo nie udało mi się uzyskać informacji, czemu został zamknięty i czemu tak to wygląda. A w tym miejscu znajduje się pętla tymczasowa, autobusowa, na której nie wolno wsiadać do autobusów, to jest tylko i wyłącznie pętla techniczna. Lecimy dalej, bo oczywiście nie tylko i wyłącznie nowa stacja jedna powstaje, tylko 3. I kolejna jest stacja Chrzanów, natomiast zanim do niej dolecimy, po drodze powstaje jeszcze wędlatarnia VZ3, w tym miejscu, pośrodku nowych osiedli. Wędlatarnia VZ3 to jest najbliżej, no, jeden z bliższych obiektów, jeżeli chodzi o granicę Warszawy. Dzieli go tam ładnie kilkaset metrów tamten od granicy z Warszawą, bo nie wszystkie bloki, które widzicie na ekranie, są w granicach Warszawy. O, teraz tak patrzymy. No i tutaj będzie oczywiście oddychało całe metro warszawskie i ten cały odcinek. Tam zaczynają robić się pierwsze prace przy ścianach szczelinowych, ale głównie to mimo wszystko jest są prace przy przekładaniu sieci i wyrównywaniu całej ziemi, która się znajduje. Natomiast lecimy dalej do stacji, przy której aktualnie najmniej się dzieje, czyli stacja metra Chrzanów. Tutaj faktycznie rozmawiałem z punktem informacji budowy jeszcze dzisiaj. Dopytywałem się, jak to wygląda i faktycznie tutaj ciężki sprzęt był, ale zniknął i go teraz nie ma. Jest zbrojenie, ale ściany szczelinowe nie powstają, ale niedługo mają wrócić tutaj ponownie maszyny i to jest podobno zaplanowane, żeby tak to wyglądało i ponownie prace tutaj będą realizowane. Co ważne, stacja Chrzanów znajduje się na razie wśród jednej ulicy, która jest gęsto zurbanizowana, ale de facto możecie zobaczyć właśnie na tych ujęciach, że tutaj teren bardzo szybko się urbanizuje. Nowe osiedla tutaj wyrastają jak grzyby po deszczu, w związku z tym, że wiecie, blisko stacja metra, a działki tutaj, biorąc pod uwagę, że są skupywane za to, co było wcześniej, czyli za pola uprawne, nie są aż tak drogie. Więc to wszystko dosyć szybko teraz to jest realizowane i wszystko się ładnie urbanizuje. Nowoczuchowska oczywiście mocno ten teren również zmieni, jak i również nowe, kolejne osiedla, które cały czas powstają w całej okolicy. Więc ta stacja to będzie jak stacja Zacisze. Z tym, że będzie tutaj dużo pasażerów, bo stacja Zacisze się znajduje pośrodku jednego osiedla domków jednorodzinnych, mniej więcej, a stacja Chrzanów znajduje się pośrodku jednego wielkiego osiedla dużych blokowisk. Także tak to będzie wyglądać. Jestem ciekawy, jak faktycznie będzie z zapełnieniem tej stacji, ile osób będzie korzystać z tych osób, które tutaj już mieszkają w tych blokach. Natomiast na pewno to jest stacja z samą dziesiątkę, bo tutaj komunikacja aktualnie, umówmy się, nie istnieje właściwie miejska. A po wstawieniu w tym miejscu stacji metra będzie to zupełnie inna przestrzeń, nie do poznania, choć sam jestem ciekawy, jak będzie jeździć linia autobusowa za metro, bo tutaj przyjazdu właściwie nie ma, dlatego też nie ma właśnie komunikacji miejskiej zbytnio. Kolejny obiekt na naszej trasie to jest oczywiście wentylatornia VZ2. Przy wentylatorni VZ2, jak to przy wentylatorniach, zbytnio się nic nie dzieje, czyli teren ogrodzony i tutaj nawet zbytnio nie widzimy prac przy wyrównywaniu terenu. Pamiętajcie, że wentylatornia VZ2 znajduje się właściwie na środku pól uprawnych i to jest chyba pierwszy raz, kiedy druga linia metra jest budowana pod polami uprawnymi. Dosyć ciekawe zjawisko, dosyć ładne widoki będzie miała ta wentylatornia, chociaż nie wierzę, że podczas zakończenia budowy cały czas będą dookoła pola uprawne nieużytki. Raczej sądzę, że jak już skończy się budowa, to tutaj wszędzie będą osiedla i może, że już rozpocznie się budowa ulicy, która właśnie w tym miejscu też ma przebiegać. Bezpośrednio łącząca metro Chrzanów z metro Karolin. A o metro Karolin, skoro już wspomniałem, to zatknijmy sobie, jak tam wygląda. Dojazd do tej wentylatorni jest oczywiście od stacji metro Karolin, która trochę ładnie zamknęła tutaj wlot w jedną z ulic, no cóż, takie są prace i takie są uroki placów budowy. Budowa zazwyczaj trwa 3-4 lata, więc tej ulicy nie będzie przez najbliższe 3-4 lata. Dojazd do postacji oczywiście jest zachowany, jak widzicie. Przejście dla pieszych też przez plac budowy do Połuczyńskiej jest mniej więcej zachowane, natomiast jak widzicie w tym miejscu tak to powstaje. Tutaj najwięcej się dzieje pracy, nie będę ukrywać, że kiedy się pojawiłem i wystartowałem, to nagle wszystkie koparki zaczęły jakoś się bardziej ruszać. Mi do ujęć oczywiście nie przeszkadza, ale taka ciekawostka. Natomiast jak widzicie, cały plac budowy jest zaminowany, jeżeli chodzi o maszyny, o elementy do zbrojenia i ogólnie o całą pracę. Powstają tutaj ściany szczelinowe, które bardzo są ładnie widoczne w tym właśnie miejscu, możecie je zobaczyć. Wszystko się mniej więcej zaczyna tutaj ładnie łączyć w jedną całość. Ta stacja musi powstać jako pierwsza, ponieważ stąd będzie ruszać tarcza TBM. Tarcza będzie ruszać bezpośrednio przed stacją, bliżej STP Karolin. Tam powstaje komora startowa, skąd ruszy tarcza bezpośrednio do metra Bemowo. Tarcze ruszą najwcześniej tutaj za rok, TBM będą drążyć tunel mniej więcej przez rok. Jak zakończą, to będzie jeszcze rok oczywiście wykańczania wszystkich stacji, plus oczywiście odbiory techniczne, które trwają zazwyczaj około 3 miesięcy. Co oznacza, że stacja ta metra nie zostanie oddana szybciej, według moich obliczeń, niż w 2026 roku. 2026 rok. Więc jeszcze trochę czasu będziemy czekać, aż ta cała budowa się zakończy. Ale tutaj fizyki nie oszukamy i zawsze plac budowy, mimo wszystko metro teraz bardzo szybko powstaje. Natomiast ten czas z 3 lat to jest mimo wszystko minimum i najpierw trzeba by budować stację, przez które się przewiedzi TBM, później jest rok budowy przez tarczę TBM, gdzie na placach budowy i stacjach metra zbytnio dużo nie może się dziać, bo TBM jest najważniejszy podczas dążenia tunelu, a później jak już TBM przeleci przez stację, można rozpocząć kolejne prace przy wykańczeniu i przy pozostałych pracach. Także tak wygląda mniej więcej proces budowy, jeżeli chodzi o czas. Więc trochę jeszcze tego czasu przed nami. A tutaj jak widzimy prace mimo wszystko dzieją się, jest zaplecze budowy, ulica Poznańska będzie cały czas, znaczy Poznańska, Połczyńska, mi się to myli, ale to jest jedna ta sama ulica dla mnie, bo ona się tutaj zmienia w różnych miejscach. Tutaj jest oczywiście to jako Połczyńska. Ulica Połczyńska będzie miała cały czas przejezdność, również będą ciągi pieszo-rowerowe tutaj zachowane, tak by można było spokojnie przez ten teren przechodzić. No i kolejno doleciliśmy do stacji techniczno-postojowej, czyli STP Karolin. To jest druga stacja techniczno-postojowa metra warszawskiego w Warszawie. Nie mamy żadnej innej stacji postojowej poza Kabatami, które się znajdują na Ursynowie. Z Ursynowa tutaj do Bemowa dosyć długo droga. Żeby pociąg tutaj dojechał, to na spokojnie będzie jechać za jakieś 40 minut tunelami, a tunelów jeszcze nie mamy. No i druga linia metra jest bardzo dużą linią metra, więc potrzebuje swojej własnej stacji techniczno-postojowej. Przy okazji w przyszłości będzie mogła obsługiwać dalsze wydłużenie w kierunku Ursusa, jeśli kiedyś powstanie, i inne linie metra, jeśli będą w tej okolicy, mogą być obsługiwane przez tą stację techniczno-postojową. Tutaj to jest tak duży obiekt, że właściwie można byłoby o tym zrobić osobny odcinek. Natomiast najważniejsze jest to, że tutaj prace są przy różnych etapach budowy. Po pierwsze widzimy nową drogę dojazdową do betoniarni, która się jeszcze nie wyniosła i są problemy z tego co wiem przy odzyskiwaniu tego terenu. Pomijając ten element, który widzimy właśnie na samym środku stacji techniczno-postojowej, który dosyć mocno utrudnia budowę, mamy też wyrównywanie terenów i przekładanie wszelkiego rodzaju sieci na całej placu budowy, a bliżej granicy Warszawy, a właściwie już w Ożarowie Mazowieckim, jeżeli chodzi o powiat, to jest już powiat Warszawa Zachodnia, tam już faktycznie powstają nowe budynki i nowe obiekty. To, co ważne, o czym mówię prawie w każdym odcinku z Metro Karolin, stacja techniczno-postojowa wychodzi poza granicę Warszawy. Nie jest to duży obszar, ale jednak można powiedzieć właściwie, że metro wyjechało z Warszawy i w teorii dojechało do Ożarowa Mazowieckiego. Sam jak rozmawiałem i słyszałem właśnie, że burmistrz Ożarowa Mazowieckiego też się tym chwali, więc taka ciekawostka i taka anegdota, że metro w teorii wyjechało. Same metro oczywiście przy budowie jest dosyć głośne, dlatego tutaj widzimy przy Instytucie Energetyki, że są postawione ekrany akustyczne, aby mimo wszystko uciszyć ten plac budowy. Tu jest duży parking zlokalizowany będzie tutaj i będzie bezpośrednio wejście na stację techniczno-postojową. Tutaj będzie mnóstwo nowych obiektów, nowe hale, nowe zakłady energetyki, pogotowie sieciowe, wszystko tutaj będzie. Czy sieciowe to nie te tramwaje. Ale tutaj będzie wszystko, włącznie ze stażą metra, policją metra, czy oczywiście z budynnikami detencyjnymi, które będą się znajdować na terenie całego obiektu. Część będzie podziemna, część będzie naziemna, widoczna i zawrotka będzie dookoła ostatniej hali właśnie w tym miejscu. Znajdują się tutaj już 3 dźwigi, które faktycznie rozpoczęły pracę przebudowy tych nowych obiektów i nowych budynków, które właśnie w tym miejscu widzimy. To jest zajezdnia pojazdów spalinowych, zajezdnia pojazdów specjalnych, czy warsztat zajezdni lokomotyw spalinowych, jak i również budynek administracyjny właśnie tego obiektu. Także dosyć dużo tutaj się znajduje obiektów. Dookoła tego całego budynku będzie właśnie możliwość objechania, czyli takich wianek dla pociągów, jeżeli będzie potrzeba. No i kolejny obiekt, który w tym miejscu widzimy, to jest budynek numer 23, czyli warsztat służb infrastruktury, który będzie dosyć długi i będzie się ciągnąć tutaj bezpośrednio już poza granicę miasta, bo granica miasta mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz przelecieliśmy, się znajduje. Także ten wiadukt nie jest już w Warszawie. Tam dalej też jest oczywiście wyjazd z placu budowy, no i możemy zobaczyć, że faktycznie budynki tutaj zaczęły już powstawać powoli do góry. To będą ogromne hale, w których będą przetrzymywane pociągi. Znajdują się jeszcze w innej przestrzeni i tam jeszcze dużych prac, jeżeli chodzi o nowe budynki, nie ma. A dalej tutaj na końcu znajduje się sławny, niesławny przystanek kolejowy Warszawa Gołąbki. Warszawa Gołąbki jest ciekawym przystankiem kolejowym, bo nie znajduje się w Warszawie, a ma nazwę Warszawa. Granica Warszawy przebiega po drugiej stronie kładki. Patrząc od nas teraz mniej więcej przy ulicy się ciągnie granicę Warszawy. To taka ciekawostka, anegdota. Natomiast stąd oczywiście nie ma możliwości wejścia do metra. To stacja techniczno-postojowa, jak sama nazwa wskazuje, jest techniczna, więc tam do pociągu metra się nie wsiądzie. Pociągi metra nie mogą wyjechać na powierzchnię, ponieważ nie są przystosowane do takiej jazdy. No i po prostu też pociąg metra by tutaj nie mógł wyjechać, bo jest już poza granicami Warszawy ten przystanek kolejowy. Więc siłą rzeczy, jakby tutaj pociągi miały powstać, zrealizowane za pieniądze z Warszawy. No, coś tutaj mimo wszystko się nie składa. Tak wygląda cała budowa metra Karolin. Jak widzicie, prace postępują, ale oczywiście nie ma problemów. Pierwszym problemem i najważniejszym jest aneks do budowy. Chodzi o to, że budowa pierwotnie właściwie miała się już skończyć, natomiast budowa dopiero się zaczyna. Były problemy prawne, problemy z pozyskiwaniem gruntów i inne elementy. Dlatego wykonawca prosi i właściwie chce otrzymać waloryzację, jak i również parę jeszcze innych zmian w dokumentach. I teraz jest czekanie na podpis całego aneksu, przygotowanie go, aż wykonawca i miasto stołeczne Warszawa się dogadają i faktycznie te pieniądze zostaną przekazane im, aby mogli rozpocząć pracę, bo oni już dosyć długo siedzą przy tej budowie, bo pierwotnie zaczęła się mniej więcej w 2018 roku i od tamtego czasu projektowali to i mieli później rozpocząć już budowę. Do dnia dzisiejszego, jak widzicie, dopiero się zaczęła budowa, a minęło już 5 lat. A 5 lat to spokojnie nadto, żeby już wybudować to i zaprojektować w całości. Dlatego właśnie po to jest potrzebna ta waloryzacja. Na razie nie ma jeszcze podpisanego, nie wiemy kiedy to się stanie. Wszyscy zapewniają, że to się stanie właściwie na dniach. Ostatnio spytałem się dyrektora z Zarządu Transportu Miejskiego, jak właśnie wygląda sytuacja z tym aneksem. Taką dostałem odpowiedź. Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Tam jest problem z aneksem co do odbudowy drugiej linii metra. Czy już został podpisany i może się to wydarzyć na przykład na dniach? Aneks jeszcze nie został podpisany, nie ma problemu z aneksem. Aneks jest procedowany wspólnie pomiędzy inwestorem zastępczym i generalnym wykonawcą. Jesteśmy w ciągłym kontakcie i w rozmowach i praca na stronie zachodniej, na ostatnich stacjach na Bemowie są realizowane przez wykonawcę. Także jak widzicie, jeszcze chwila przed nami. Wy ten film pewnie już oglądacie 1 lipca, więc dokładnie wczoraj minęła rocznica od uruchomienia metra Bemowo. Natomiast na koniec muszę powiedzieć Wam jeszcze o dwóch elementach i mankamentach, które zawsze pytacie mnie w komentarzach. Po pierwsze, czy powstanie wyjście po drugiej stronie ulicy Lazurowej przy stacji metra Lazurowa? Odpowiedź jest jasna, nie powstaje aktualnie. Ale wykonawca tak zaprojektował stację, że możliwość wybudowania przyszłości tego wyjścia pozostaje. To znaczy nie będzie tam takich instalacji, które by wymagały całkowitej przebudowy przejścia podziemnego. Będzie można to wybudować w przyszłości, ale aktualnie nie powstaje. Oczywiście też są względy tutaj finansowe. Miasto już teraz ma problemy przy finansowaniu tego odcinka metra, bo jest niefinansowany, nie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. To jest tylko wyłącznie inwestycja realizowana przez miasto stołeczne Warszawa, więc no to trudniej jest mimo wszystko o pieniądze. Dlatego tak to wygląda. Tak samo jest, jeżeli chodzi o wyjścia po drugiej stronie skrzyżowania z ulicą Szeligowską przy stacji metra Chrzanów. Również wykonawca tak to realizuje, aby możliwość była później w przyszłości wybudowania wyjść po drugiej stronie ulicy skrzyżowania Nowoczuchowskiej i Szeligowskiej. Czy to powstanie? Tego nie wiem, ale wyjścia będą możliwe do doprojektowania i wybudowania. Wykonawca tak to realizuje, że po prostu tak zostały zrobione projekty, aby nie utrudniały aktualna budowa i aktualnie wybudowane nowe przejście podziemne w dobudowaniu takiego typu obiektu. Tak samo jest przy stacji Karolin. Zostało to tak zaprojektowane, aby mimo wszystko w pociągi w przyszłości, jeśli powstanie kiedykolwiek dalej tunel do metra na Ursus i druga linia metra zostanie dociągnięta dalej do właściwie przystanku kolejowego Warszawa Ursus Niedźwiadek, będzie możliwość przebudowania stacji Karolin, ale w taki sposób, aby nie trzeba było ingerować w dużą część tego, co się znajduje pod ziemią. Oczywiście trzeba będzie dobudować nowe rozjazdy, przebudować samą stację i korpus, ale nie będzie trzeba wchodzić w infrastrukturę krytyczną, która się będzie już tam znajdować. Przynajmniej takie są założenia i zapowiedzi od wykonawcy. Jak to będzie zrealizowane, tego nie wiem, bo jeżeli chodzi o wyjścia dla pasażerów, to jeszcze sytuacja jest dosyć prosta, natomiast jeżeli chodzi o same dobudowanie kolejnego odcinka tunelowego, to już trochę sytuacja się utrudnia, bo to nie było wcześniej zaprojektowane i nie ma tam specjalnej komory, nic nie powstaje specjalnego, tylko po prostu pozostaje wolna przestrzeń, jeżeli kiedykolwiek coś tam by powstało. Natomiast tutaj w tym momencie muszę Was uspokoić z wszelkiego rodzaju wizjami, no to powstanie to rok po budowie całej stacji metra. Tak to niestety nie będzie wyglądać. Pamiętajcie, że kiedy skończy się budowa metra, gwarancja obejmuje mniej więcej przez kolejne 5 lat całe nowe wszystkie obiekty. Przez te 5 lat wykonawca będzie musiał naprawiać wszelkiego rodzaju rzeczy, które będą po prostu niepoprawnie działać. A jeżeli metro by coś dobudowało, automatycznie z tego co wiem, gwarancja nie działa w pełnej formie. Dlatego mimo wszystko inwestor czyli miasto stołeczne Warszawa, nie będzie chciało dobudowywać i ingerować w aktualnie wbudowany nowy odcinek, aby nie stracić tej gwarancji, bo oczywiście wiadomo, że nikt tego by nie chciał stracić. Dlatego raczej metro na Ursus to jest plus kolejne 5 lat, więc jak budowa metra się zakończy jakoś w 2026 roku, to metro na Ursus to 2031 rok, jeżeli chodzi o rozpoczęcie budowy, to by było dosyć, bym powiedział, mimo wszystko i tak szybko. Także tak wygląda mniej więcej cała budowa metro kierunek Karolin. Dajcie znać mi w komentarzach, co sądzicie o tej inwestycji. Ja jestem bardzo ciekawy, jak zawsze czytam wasze wszystkie komentarze, tak jak zawsze proszę was o nim, tak polityki. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli wam się podobało, to stawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam was do wspierania, bo wtedy mam finanse na realizację dalej filmów na kanale, żeby to po prostu dalej istniało i żebym dalej mógł pokazywać, jak rozwija się Warszawa i inne miasta, jak i również inwestycje w Mazowszu. No i cóż mówić, niedługo będzie oczywiście kolejny film. Natomiast jeszcze na koniec muszę powiedzieć, bo też podają pytania i stwierdzenia, że ten cały odcinek jest całkowicie niepotrzebny. Pamiętajcie o tym, że to jest budowa i zakończenie całego projektu. Cały projekt zakładał od samego początku, że metro dojedzie z Karolin do Brudna lub do Zielonej Białęki. To, że tam drugi koniec się zmienił, to nie ma znaczenia. Zawsze była planowana stacja techniczno-postojowa, aby utrzymać i zarządzać całą stacją, całą drugą linią metra. Aktualnie druga linia metra jest zarządzana z STP Kabaty. A tutaj byłoby to wszystko zarządzane właśnie z tego miejsca i tutaj będą budynki pod to przygotowane. Na Kabatach musiało zostać to wszystko przygotowane i to nie jest przystosowane do tak dużego natężenia i do tak dużej obsługi. Tym bardziej, że dojazd, tak jak już powiedziałem wcześniej, z drugiej linii metra do Kabat jest utrudniony, bo trzeba przejechać łącznik jednotorowy, a dalej jeszcze trzeba przejechać całą pierwszą linię metra. Więc to jest po prostu potrzebne, a na względy napełnienia, jeżeli chodzi o pociągi metra, to pamiętajcie, że na Lazurowej będzie wsiadać cały odcinek jadący od Starych Babic, w Szanowie mnóstwo osiedli się buduje, a Karolin w przyszłości będzie też całkiem ładnie zapełniony z mieszkańców jadących bezpośrednio z Błonia, Ożarowa, z Obwodnicy, a w okolicy w teorii już P+ znajduje się, bo tam obok jest stara galeria handlowa Tesco, ale parking jest bezpłatny, więc na spokojnie on tam może nam posłużyć jako P+R. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!